25 września 2021 był pięknym dniem dla mnie osobiście, dlatego że Szachuś obchodził 10 urodziny działalności. Szachuś, moi drodzy, dla niewtajemniczonych, jest to działalność gospodarcza, firma szachowa, która organizuje szkolenia głównie w placówkach oświatowych, ale jak już dobrze wiecie, w internecie troszeczkę tutaj też sobie działamy na YouTubie. Moi drodzy, myślę, że piękne wydarzenie, symultana szachowa, przyjechało 37 grających zawodników w różnym wieku. Byli i młodsi juniorzy, starsi juniorzy, że młodzież, dorośli, całe rodziny przyjeżdżały, także to było fantastyczne, sporo kibiców. Mieliśmy takie fajny jubileusz i zrobiliśmy przy okazji coś bardzo pożytecznego, mianowicie zebraliśmy pieniążki dla Straży Pożarnej w Uzdowie. Serdeczne podziękowania przede wszystkim tutaj kieruję do pani Izy Kraśniewskiej oraz Piotra Kraśniewskiego z klubu UKS Uzdowo, którzy w takie akcje się bardzo chętnie angażują i pomogli mi w sposób bardzo duży, ogarnęli tak naprawdę prawie całą imprezę. No, można powiedzieć, że lwia część organizacji była po ich stronie. Serdeczne dzięki. Witam serdecznie, Piotr Kraśniewski, prezes UKS Uzdowo. Uczestniczyliśmy właśnie w symultanie szachowej organizowanej na cześć pana Szachusia, dziesięciolecie jego działalności. Pieniądze charytatywnie zebraliśmy na to symultanie na rzecz i na potrzeby sprzętu specjalistycznego naszej Straży Pożarnej. Symultana pięknie się odbyła, skończyła, wszyscy zadowoleni. Było nawet 3 zwycięzców, 3 osobom udało się zremisować. Pozostali też byli uhonorowani różnymi prezentami przez pana Szachusia, pucharami, które dedykował im na cześć tej symultany. Strażacy nasi kochani zrobili piękny pokaz udzielania pierwszej pomocy. W symultanie brało kilkadziesiąt osób, więc my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w Uzdowie udało nam się zorganizować taką piękną imprezę naszemu trenerowi klubowemu, więc wszystkich serdecznie zapraszamy do Uzdowa na kolejne takie piękne inicjatywy i na nasze turnieje. Dziękuję bardzo. Naprawdę fajnie zobaczyć swoich widzów na żywo. Do wygrania było 20 pucharów. No, podpowiem, że to były puchary takie, powiedzmy, przechodnie. Kiedyś je zdobyłem i postanowiłem je odświeżyć i zmienić tabliczki. Myślę, że fajna pamiątka. Przede wszystkim gratuluję zwycięzcom. 3 porażki odniosłem, 3 remisy bodajże i 31 zwycięstw. Cześć, nazywam się Karol Jakubowski, jestem z Gdańska. Gram w szachy od pół roku. Udało mi się wygrać z mistrzem krajowym, panem Szachusiem. Cześć, nazywam się Michał Kuraś, przyjechałem razem z kolegą z Gdańska. Dostałem mata w 15 ruchach, ale to była dla mnie cenna lekcja. Pozdrawiam wszystkich. Najważniejsza była impreza, udział, za co serdeczne, serdeczne dzięki. Cześć wam, jestem Łukasz, przyjechałem z Elbląga. Grałem dzisiaj w symultanie z Krzyśkiem. Udało się wygrać. Grałem Karokana, także wszystkim polecam. Natomiast jeszcze zajmuję się też administrowaniem na lidze liczesowej. Także wszystkich zapraszam, którzy jeszcze nie grają w naszej lidze w czwartki, niedziela 20. Ja zawsze wysyłam wiadomości, także wszystkich, którzy chcieliby z nami pograć w klubie pana Szachusia, bardzo zapraszam. No i myślę, że takie wydarzenia będziemy kontynuować. Ja myślę, że wspaniałe turnieje w Uzdowie przyciągają wielu zawodników z całego kraju i takie turnieje również będą. Myślę, że zorganizujemy jeszcze wiele ciekawych imprez, może w Olsztynie. To wszystko zależy od was, czy będziecie mieli ochotę przyjechać.
ale to już inny temat. Moi drodzy, śledźcie Facebooka, śledźcie Instagrama, śledźcie YouTube'a, informacje wszelkie będą zamieszczane, jeżeli ktoś chce się czynnie tutaj rozwijać szachowo i brać udział w fajnych wydarzeniach tego typu. Serdecznie jeszcze raz podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w całym wydarzeniu. Dziękuję Wam, że przyjechaliście z różnych stron Polski i że wzięliście udział w tym jubileuszu firmy Szachuś. Serdeczne podziękowania. Na razie. Trzymajcie się ciepło. Dużo zdrowia. Do zobaczenia. Cześć.